Ja mogę ci zabrać i dać dwójkę, trójkę ze sobą. Zaproszony tutaj do pana. Ile pan ma miejsca? Ja mam tylko 3 miejsca w samochodzie. A co tam się dzieje? Potrzebujemy ludzi tam, bo wsparcie potrzebujemy, bo mało ludzi jest bardzo, a na całej ulicy już zalewa, nie mamy jak już na końcu tam zajechać. Trzy osoby i zaraz wojska. Bardzo, bardzo prosimy. Dziękujemy, proszę jechać. Dziękujemy. Ale nie ma miejsca, zaraz będzie kolejny samochód. Tak jest. Dobra. O, witam. Ściągnij busa, bo to nie ma dwie. Panie burmistrzu, jaka jest sytuacja w Oławie? Sytuacja jest, jeżeli chodzi o stan rzeki Odra, Oława rośnie. Natomiast my przygotowujemy się na nadejście tej fali, która ma nadejść według prognoz za 18 godzin. Teraz walczymy o te miejsca w Oławie, jak zwierzyniec duży, które często są pod... ulegają podtopieniu i chcemy minimalizować skutki tej wody. Miasto jest zagrożone? Powiem tak, miasto leżące przy dwóch rzekach zawsze jest zagrożone. Te analizy, które do nas można zobaczyć i mamy, wskazują, że fala jest groźna i wszystko robimy, żeby do tego nie dopuścić. A ile tutaj brakuje do tego, żeby ta woda wdarła się do miasta? Jeszcze sporo tutaj brakuje, ale tego kulminacyjnego momentu jeszcze nie mamy. Aha, ale widać, że ta Odra już jest blisko. Momentu nie mamy, także czekamy. Jest tutaj jeszcze luz, ale jak dużo go wystarczy, tego po prostu nie wiemy. Wszystkie służby, mieszkańcy, jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za pomoc. Pracujemy, działamy, jest wojsko, jest straż pożarna, są dodatkowe jednostki służb mundurowych. Bardzo dużo przedsiębiorców nam pomaga. Działamy. Ja widzę też, że ludzie tutaj przyjechali też z zewnątrz, tak? Że tak, nawet zaskoczyło nas, ludzie z Poznania przyjeżdżali, zobaczyli akcję i złączyli się do pomocy. Także no wszystkim serdecznie dziękuję. Tak jest. Trzymamy kciuki za Oławę, żeby tutaj woda się nie wdarła do miasta. Uwaga! Prostuj koła, do tyłu, jeszcze. Dobra.